Siema wszystkich, witam bardzo serdecznie na Hardkorze 1.17 po... Bo chyba dwutygodniowej przerwie. Przepraszam was za to, że była przerwa, ale... No trochę nie miałem motywacji do nagrywania, nie wiedziałem co robić, ale już wiem! Już wiem, ponieważ otworzyłem serwer, wpuściłem ekipę na serwer, będziemy grać w parę osób. I teraz tak, to mam tabliczkę Riko to Knut. Wieżowiec jest prawie skończony. Trochę mi potrzeba dodatkowych, że tak powiem, pięter ze szkła itp. itd. Dalej, wychodzimy tutaj. Mamy początek ścieżki z tego co widzę, bo będziemy robić taką nową ścieżkę z Riko. Nie wiem, czy oglądaliście streamy. Jeżeli nie, no to wpadajcie na streamy, bo ja na streamach najwięcej robię, mniej na odcinkach. Wpadajcie na streamy codziennie o 12, znaczy właśnie codziennie, od poniedziałku do soboty o 12. Od 12 rano. Mandat 5 daksów, za który skręcił nie... Co? Na który skręcił nieoznakowanych. Mandat. 5 diaksów, na który skręcił... Nie no, to jakieś dziwne coś, okej. Okay. W dzisiejszym odcinku chciałbym was poprosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, ocenicie mi budowlę ludzi, bo przelecę się tak po tych budowlach w komentarzach. A po drugie, dajcie znać, czy chcielibyście dołączyć na taki serwer. Jeżeli tak, no to wy oczywiście wpadajcie na streamy, bo będę dodawał niektóre osoby ze streamów. No tak jak mówię, no codziennie od 12 gram w Minecrafta. Potem gramy w CS-a, czasami w Fortnite'a. Nie powrót do Fortnite'a. Czasami gram w Fortnite'a. Więc lecimy, dobra. Tu mamy początek wieżowca Riko. Nie wiem, czy tam mogę wchodzić do środka. Jeżeli oglądacie hardcore, no to Riko możecie nie znać. Jeżeli oglądacie streamy, no to każdy zna Riko. Nie ma osoby, która nie zna Riko. Podoba mi się to bardzo. W sensie, wydaje mi się, że on bardzo ładnie buduje. Gdzie... No nie do końca Riko jest osobą, która... od której by się oczekiwało ambitnego stylu budowania, ale wiecie jak to jest. Bardzo mi się to podoba, jak on buduje. Bardzo dużo robi. Mati Plewka właśnie się zalogował. O, Riko jest też na serwerze. Mati Plewka się zalogował, który mi podał numer skrzynki, w której dropnąłem rękawicę za 20 koła w CS-ie. Więc Mati też dostał się na serwer. No trochę mi pomógł. Teraz tak, tu mamy posąg. Nie wiem, czy za te... Donice mnie zbanują, ale to jest posąg chyba kumpla Olszy. Kumpel Olsza już grał z nami. To jest, o kurczę, jakiś lag. To jest chyba krata na brzuchu, chyba moja. Tu mamy materiały. Posąg spoko, ciekawe jak on dokończy ten posąg. Trochę, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, wydaje mi się, że trochę brakuje mu kształtów, ale... Znaczy, i tak jest lepszy niż cokolwiek, co ja zbudowałem. Ale wiecie o co chodzi. Tu mamy jakąś wioskę, krowy, które lagują serwer. Nawet się nie ruszają. A nie, ruszają się jednak. Tu jakiś zombie villager chyba jest. Tak, zombie villagerów dwóch nawet. Dobra, zostawiam to. I to jest chyba... Sorry, podwinąłem, bo umieram sowuś. O Jezu, sowuś kradnie? To jest chyba kumpla Olszy. O, ma brodawki. Trzeba mu ukraść zaraz. Ty, czekaj, czy się skapnie. Dobra, zobaczymy, czy ogląda odcinek. Zobaczymy, czy ogląda odcinek. Ja wiecie, ja wolę zdobyć sam niż kraść, ale zobaczymy, czy ogląda odcinek. Brodawa tu, tu i lecimy. I zobaczymy, czy ogląda odcinek. Jak ogląda, to spoko, to oddam. Jak nie ogląda, to jego strata. Tu mamy zamek Matiego Plewki. Mat jest w środku, koblowy, bo koblowy, ale ważne, że na razie coś powstaje. To chyba jest creeperarka, z tego co mi się wydaje. Chyba tak. O, beacon prawie już jest emeraldowy, tam ma wieśniaków, z tego co pamiętam. No, taki podstawa na razie. Tu mamy chyba Lirpapa. Tak jak wam pokazywałem na ostatnim hardkorze, to Lirpap no nie za bardzo się starał, żeby cokolwiek zrobić. Tu też widzę, że no z budowy średnio, aczkolwiek tryhardował w tak zwanym endzie i zbierał elytry. Nie wiem, czy on to ma gdzieś tutaj, żeby wam pokazać? Chyba nie. Chyba, że wenderczeście to ma. No ja mam swoje rzeczy. Wenderczeście. I tutaj mamy... Co to za dziura? Tutaj mamy farmę lawy, którą mam powiększoną u siebie w wieżowcu. Spoko, nie wiem, czy coś jeszcze znajdziemy. Z tego co pamiętam, to jeszcze coś z tej strony było. Czekajcie, polecę szybko. Fajerwerek mam mało. O, tutaj ktoś się zaczyna budować. Nie wiem, to chyba Oski? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jeszcze nie wiem, kto gdzie się buduje. Ale musiałbym to zobaczyć. Też widzę, że na razie mało zrobione. Mamy... No tak... Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No tak nic tu nie ma. No ale to wiecie, no na razie tak jak mówię, no to wydaje mi się, że najbardziej to się chyba Riko stara. W sensie i kumpel Olsza, no bo mieli... Był posąg i był wieżowiec. Okej, tu mam jakieś bambusy. Czy ja tu byłem? Tak, byłem, bo to jest...
Tu jest ten, ten posąg. O, jakieś lagi znowu mam. Ostatnio mam straszne problemy z internetem, nie wiem czemu. I teraz tak. Mamy dzisiaj do dokończenia ścieżkę. Idziemy tutaj. Tutaj tabliczki z nickami widzów, którzy mnie wsparli. Tu będzie takie specjalne pomieszczenie. Ogólnie myślałem, żeby w ogóle ten wieżowiec jakby zmienić, ponieważ troszeczkę mi się on nie podoba, jest zbyt prosty. A zobaczyłem, że Rico robi... Czekajcie, o, tu wlecę. A Rico robi taki potężny, z farmami. I to mi się zaczyna podobać. Ten, w sensie tamto mi się podoba. Muszę trochę pozmieniać u siebie. Trochę, no mój trochę jest taki... No muszę przyznać, no trochę taki... No starałem się, no. No ale co ja zrobię? No trochę się starałem, no ale niestety to nie pykło. I teraz tak, odcinki z Minecraft, kochani. Będą co dwa dni. Będziemy robić farmy, będziemy robić jakieś rzeczy, będziemy wysadzać Pyrpapowi chatę i tak dalej, i tak dalej. A streamy są codziennie, tylko czasami niedzielę odpuszczam, więc wpadajcie na streamy. Drugi link, nie, właśnie pierwszy link w opisie. I teraz lecimy do endu. Wejście do endu trzeba zrobić, też raczej na live będę to robił. Tu mam, o dobra, go i wejście jest chyba tu dopiero. Kawałek trzeba do tego wejścia dobiec. Na razie to jest taki odcinek, wiecie, ja wam pokazuję, co jest, czego nie ma i tak dalej. Zrobiłem ekspiarkę. Ekspiarkę zrobiłem podstawową na razie, żeby ona po prostu działała. Zrobiłem ekspiarkę z wyrzucarką pereł, ekspiarka widzę, że działa. I zrobiłem taką minimalistyczną, wiecie, że tu mamy takie, nie wiem, miejsce na kowadła, miejsce na enchant, nie ma żadnego wielkiego pomieszczenia. Na razie taka minimalistyczna. Niedługo zaczniemy robić ekspiarki w nederze. Ponieważ farma złota plus ta ekspiarka AFK jest bardzo potrzebna, ponieważ to jest mój pierwszy hardcore 1.17 i na tym hardkorze jeszcze ani razu nie byłem blisko śmierci, więc wydaje mi się, że na tym hardkorze już będę bezpiecznie, że tak powiem, sobie działał i no nie zginę raczej. A jak zginę, to się poddam i nie będę robił hardkora, tylko jakieś survivale. Co o tym sądzicie? A i zaczniemy niedługo robić dziurę, poczekajcie, ja wrócę. No nie zginę i prawie, jakbym elytry nie miał, to już bym zginął, ale miałem na szczęście elytrę. Zaczniemy niedługo robić dziurę, nie wiem czy wam to na odcinku pokazywałem, ale... O, dziękuję. Ale mamy teren przygotowany pod dziurę na creepery. Nie wiem czy ktoś pamięta creepery, raczej każdy kto mnie ogląda pamięta. Będę musiał zbanować osobę, która grifuje ten teren. Bo strasznie mi się to nie podoba. Ostatnio strasznie mi się nie podobało, że ktoś piasek... Ktoś piasek wykupiał stamtąd, a teraz ktoś wykupuje stąd piasek. Oj. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, kto to jest. Tu będzie dziura. Już jest wysuszone, już jest przygotowane, potrzebujemy tylko slajmy, a farmę slajmów zrobiłem. Ogólnie to chcę wam tylko pokazać. Sekundkę. Daleko to? Nie, to tutaj gdzieś. O. Tu jest farma slajmów. I ta farma działa na zasadzie netherowej, czyli że slajmy wpadają do netheru. W ogóle zobaczę, czy w tym czasie jakieś slajmy się zrespiły. Raczej nie, no bo trzeba na awku stać perfekcyjnie, jeszcze trzeba oświetlić parę jaskiń, bo priorytet mają te jaskinie, które są naturalnie wygenerowane. O, ktoś tu był chyba. No super. A, są slajmy! Czyli ta farma działa na luzie. No to okej. Okay. Tylko nie będzie tego widać w taki sposób, że wiecie, że teraz będzie mnóstwo slajmów mi spadało. Takie satisfying, więc szkoda. Aczkolwiek są, więc mi się to podoba. Dobra, weźmy to. I lecimy do świata. Zobaczyć, czy mamy już na jedną maszynę chociaż do kopania. Może dzisiaj zaczniemy kopać dziurę. Tu. Potrzebuję 38. Kurde, mamy 26. Czyli jeszcze potrzebujemy 12 bloków, ale może dzisiaj już zaczniemy kopać dziurę. Okej, kochani, ja się z wami żegnam, ponieważ to był taki odcinek startowy. Niektóre następne odcinki będą bardziej z farm, poradników. No może nie poradników, ale będę pokazywał jak coś zbudowałem. No i interakcji między graczami. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, co dwa dni wpadać na Minecrafta. I co drugi dzień czasami będą openingi na Keydropie albo CS-ie, ponieważ no te openingi trochę mnie wkręciły. No, wiecie o co chodzi. Do zobaczenia. A, możecie zostać suba. Pa, pa!